Nowy sprzęt otrzymały cztery jednostki OSP: Schodczy, Tymienicy, Kijanki oraz Białobrzegów. Do tych jednostek trafiło różne wyposażenie, które łącznie kosztowało blisko 35 tysięcy złotych. Mamy buty, mamy tłumnice, mamy gumowce, mamy węże, mamy wiele, szereg innych rzeczy, piły spalinowe, elektronarzędzia. To wszystko, co jest potrzebne w nowoczesnym ratownictwie pożarniczym, no bo przecież to się różni od tego, bo w różnych, przede wszystkim w tej chwili nie pożary są priorytetem, tylko wypadki. W związku z tym to wyposażenie musi być takie praktycznie jak w Państwowej Straży Pożarnej. W województwie mazowieckim mamy prawie 2000 jednostek, w tym ponad 630 w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. To jest armia ludzi, 70 tysięcy osób, które czynnie uczestniczą czy są w gotowości niesienia pomocy. Dlatego to jest taka wartość dla nas oczywista. Wspierając, doposażając ochotnicze straże pożarne, mamy, tak jak powiedziałem, na uwadze kwestie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców województwa. Bez względu na subregion czy bez względu na położenie geograficzne w ramach danego województwa. Dodatkowo w trakcie czwartkowego przekazania sprzętu władze gminy podpisały z samorządem województwa mazowieckiego umowę, na mocy której gmina Chodcza otrzyma ponad 400 tysięcy złotych dofinansowania na budowę nowego garażu dla OSP Chodcza. Nie było gdzie tego sprzętu. Nasza remiza była budowana w latach 60., później była modernizowana, ale ze względu na brak możliwości lokalowych, no, trzeba było budować boksy garażowe pod samochody. Samochody są coraz wyższe, a te boksy, które są, były niższe. Samochody już się nie mieszczą wysokością. Dodatkowo gmina uzyskała też dofinansowanie w wysokości 300 tysięcy złotych na zakup ciągnika z osprzętem do całorocznego utrzymania dróg gminnych.